wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to? Jemy. Dzisiaj pokażemy kolejny już zdrowy przepis, a mianowicie będzie to sałatka z podagrycznikiem. Pewnie nie wszyscy wiedzą, co to takiego jest ten podagrycznik, a jest to naprawdę niezwykła roślinka, o której za chwilkę Wam opowiemy z Marysią. Będziemy ją, zresztą oczywiście ją pokażemy, jak ona wygląda, jak ją rozpoznać, jakie są cechy jej charakterystyczne, a jest ona absolutnie jadalna. Więc będzie to kolejny zdrowy przepis. Oglądajcie do końca, komentujcie, lajkujcie. Może ktoś już kiedyś spożywał podagrycznik. Więc jestem ciekawa Waszych doświadczeń. A my co? Bierzemy się? Do roboty. Do roboty. Piona? A teraz składniki na sałatkę z podagrycznikiem. Podagrycznik zostawimy sobie na sam koniec, bo więcej słów trzeba będzie o nim powiedzieć. Przede wszystkim szklanka ryżu. Tutaj mamy nieugotowany ryż, który za chwilkę trzeba będzie ugotować, więc tu jest tego szklanka. Do tego 50 g płatków migdałowych, 70 g słonecznika, kilka szczypt soli i pieprzu, 2 łyżeczki przyprawy do ziemniaków, 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki octu winnego, 2 pomidorki, u nas jest to około 300 g, taka nieduża cebulka, może być nawet troszkę mniejsza, kilka ogórków kiszonych, no i oczywiście podagrycznik. Tutaj mamy 30 g podagrycznika. I co takiego jest szczególnego w tej roślince, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i zaraz Wam wytłumaczę, jak można ją rozpoznać. Podagrycznik wygląda właśnie tak, składa się z takich 3 listków. Na każdej łodyżce mamy po 3 listki i na każdej łodyżce mamy po 3 właśnie takie 3-listkowe, można powiedzieć, zbiory liści. Bo popatrzcie, na każdej łodyżce tutaj mamy po takim listku potrójnym jakby. Podagrycznik jest nazywany też czasami czarcią stopą bądź diabelską stopą. I jest to roślinka, która jest bardzo często traktowana jak chwast. Zresztą rośnie bardzo często w takich nieużytkach, pod drzewami bądź też w miejscach, gdzie są niezadbane trawniki. I jest ona bardzo, bardzo rozpowszechniona, stąd też uważa się, że jest to po prostu zwykły chwast, ale w tym chwaście, w tym podagryczniku tkwi naprawdę wielka, wielka moc, wielkie wartości. I co ciekawe jest, ta łodyżka jeszcze z takich cech charakterystycznych jest trójkątna. Jak weźmiemy ten przekrój, nie wiem czy to będzie widać na kamerce, jak urwiemy tą roślinkę, popatrzymy na samą końcówkę tej łodyżki, to jest ona trójkątna, taka, nie jest okrągła, a trójkątna. Zresztą tak widać, jak ja tutaj obracam tą roślinkę. I co jest jeszcze charakterystyczne w niej, te listki są lekko owłosione, ale kiedy są młode, to jeszcze tego nie widać, dopiero przy starszych roślinkach. A w ogóle to bardzo polecam zrywać ten podagrycznik wtedy, kiedy jest on bardzo młody, wtedy jest on chrupiący. Jest to w ogóle roślinka z rodziny selerowatych i też w smaku troszeczkę przypomina seler naciowy. Nie jest tak bardzo aromatyczny jak seler naciowy, ale troszeczkę rzeczywiście przypomina seler. I co takiego w tym podagryczniku jest, takiego ciekawego, słuchajcie? Ma mnóstwo olejków eterycznych, witaminę C w bardzo dużych ilościach, ma karoten, flawonoidy i inne przeciwutleniacze, cholinę, glikozydy flawonoidowe, minerały takie jak miedź, żelazo, cynk, potas, magnez, wapń, mangan czy bor. Ma mnóstwo tych składników takich mineralnych. Dlatego jest to bardzo, bardzo wartościowa roślinka, którą naprawdę dobrze jest wiosną szczególnie spożywać.
I jest ona znana od wieków w Polsce i nie tylko w Polsce, bo dawniej stosowano ją na podagrę. Dlatego też taka nazwa jest, podagrycznik. Pomagała na różne bóle kostno-stawowe i również na łagodzenie tych stawów, tych związanych właśnie z bólami kości czy mięśni, takich objawów. Gotujemy, moi drodzy, około litra wody. Wodę tą solimy i czekamy, aż zacznie wrzeć. Marysiu, wrzuć tutaj ten ryż do wody. Po wrzuceniu ryżu do gotującej się wody należy jeszcze ten ryż rozmieszać, żeby się nie posklejał w jakieś tam grudki. I teraz należy go gotować według przepisu na opakowaniu. Czas, kiedy ryż się gotuje, warto jest wykorzystać na pokrojenie składników. Cebulkę od razu trzeba posolić i wrzucamy wszystko i razem z pieprzem, tak, naszą mieszankę. I należy ją troszkę wygnieść widelcem. Teraz czas na podagrycznik. Kroimy resztę składników na kosteczkę. Teraz należy zrobić nasz sos, czy inaczej dressing. Czyli tak, do oliwy wlewamy ocet winny. Wsypujemy przyprawy. Jest to przyprawa gotowa do ziemniaków. I mieszamy. Jeśli ktoś jest ciekawy, co się składa na tą przyprawę do ziemniaków, to mamy tak, czosnek, kolendra, cebula, papryka słodka, chili, zioła jak czomber, majeranek, koperek i to praktycznie wszystko. Do miski można już teraz wsypać słonecznik. Ja osobiście słonecznik zawsze płuczę i osączam. Jakoś nie ufam tym firmom, które sprzedają łuskany słonecznik. On jest, no nie wiem, myślę, że on nie jest za bardzo czysty. W związku z tym ja płuczę go i osączam, wycieram nawet czasami. No i płatki migdałowe. Nie musimy, moi drodzy, czekać, aż nam ryż, ugotowany ryż ostygnie. Można go pomieszać z sałatką na gorąco. Ja tutaj już mam osączony ryż. W związku z tym wkładam do sałatki. Polej, Marysiu, tym dressingiem, który mamy. Dobrze. To co, Marysiu, chcesz mieszać? Tak. To proszę, tak, o, trzeba od spodu tak nabierać, o, i mieszać w ten sposób. Proszę. A my, moi drodzy, próbujemy naszej sałatki z podagrycznikiem. Proszę, Marysiu, masz pierwszeństwo. Co? Pyszne. Ja też spróbuję. Super smak. Także polecamy Wam ten przepis. Róbcie samodzielnie i korzystajcie z tych wszystkich roślinek, które można jeść, które daje nam natura. Więc my już się będziemy z Wami powoli żegnać. Oczywiście z żalem. Ale cóż, trzeba, bo zaraz obiad jemy. No. Więc życzymy Wam dobrego dnia, wieczoru czy poranka, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa! Pa.